Przede wszystkim, no, posiadam ciąg świątyni Złych Żywiołów. Dobra, jesteśmy wypoczęci. Lawasowi dałem unieruchomienie potwora oraz zabójczą chmurę na 5 poziomie. Natomiast Anti ma bardzo fajne zaklęcia na 5 poziomie. Ma leczenie krytycznych ran, ma powiększenie zwierzęcia. To myślę, że prędzej czy później nam się przyda, kiedy powrócimy do korzystania ze zwierzaków. Na razie chyba jeszcze, chociaż może, nie wiem. Na razie jeszcze zostawmy bez nich. Oraz to, co ostatecznie musiałem, to kamienną skórę. Zaklęcie, którym raczej posługują się czarodzieje. Ale również jako druida, zwłaszcza walczącego w formie niedźwiedzia, też powinno całkiem nieźle zadziałać. Dobra, tutaj nic więcej nie było. Mogę. Tam widać, że coś powinno być za ścianą. Jak sobie życzysz? Nic nie znaleziono. Dobra. No zobaczmy, co tutaj mamy. Chociaż może od razu powinienem tam pójść. Zobaczmy szybko, co tutaj mamy. Więcej ogrów. Herszt ogrów zakonu. Dobra, stawcie się za skorpem. Da się zrobić. Oczywiście. Poza tym chcemy was usiedlić. Natychmiast. Dobrze. Oczywiście. Dobra, dokładnie chodziło. Jak sobie życzysz. Dobrze. Jak sobie życzysz. Podejdź tutaj. Mam nadzieję, że ten hersztogryf nie ma dużo lepszej zwinności od ich reszty. Dobra. Natomiast ty... Tak jest, oczywiście. Ma lepszą zwinność. W takim razie powinien być dla nas priorytetem. Dobrze. Już. Ładnie, skorp. Wszystkie ataki weszły. Pięknie. Tego nie dało się pominąć. Okej, okay, nie chcieliśmy tego uzyskać. Cały czas zapominam, że tak to działa. W każdym razie mamy jeszcze drugą naszą ulubioną sztuczkę. Tak jest. Dobrze. Ekstra. Tyfun Rok, na razie się nie ruszaj. Dobra. Poza tym... Możesz walnąć do niego. Okej, cel zablokowany. Jak zwykle coś mnie tutaj... Tak jest. Oszukuje. Jak sobie życzysz. Oczywiście. A, ma piękne obrażenia. Ruszam. Ale niedługo. Już. Dobra, już po nim. Jesteś podcięty? Chyba nie. Dobra, nie ruszaj się. Chcę, żebyś prowokował jakieś Dobrze. Ataki. Dobrze. Tak jest. Dobra. Tak jest.
Dobrze. Możesz użyć magiczne pociski na niego. Świetnie. Z boską wolą. Może zaczekaj tutaj. Ruszam. Już. Sra? Ten jeden stał tylko po to, żeby się przewrócić. Super. Dobra. Dobra, ładujmy w niego co mamy. Oczywiście. Oczywiście. Polawes mógł trafić w nieruchomy cel, zbudować w nieruchomy cel. Tak jest. Ruszam. Już. No i dobra. Nie było tak źle. Elmo trochę oberwał. Dobrze. Natychmiast. Ruszam. Dobrze, natychmiast. Dobra, czy ten herszt coś miał? Natychmiast. Tylko trochę złote. Dobra, użyjmy potek. To jest pewnie znowu trucizna. Trucizny niepotrzebne są. Okej, myślałem, że gra się znowu zacięła. Chyba gra ma jakieś poważne problemy z tym, co się może tutaj w pobliżu znajdować. Ramu go. Nie chcę mieć takiego kolejnego. Natychmiast. Takiej kolejnej niespodzianki. To powiedz nam, co się tam znajduje. Ewidentnie coś tutaj naprawdę złego się znajduje. Okej. Może nic tu nie ma. Rok, ty się nie skradaj. Oczywiście. Jak to wyłączyć to skradanie? Gdzie to było? Chyba nie skradanie się. Dobra. Ja tu widzę, że to są. Z boską wolą. Tak. To jest zapułapczone. Oczywiście. 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 Dobra, wiecie co? Może ustawmy się tutaj już. Przygotujmy się do wejścia do środka. Domyślam się, że tam będzie jakaś ciekawa walka. Dowódca Straży Świątynnej. Unrok. Jak tutaj. Oczywiście. Nie ruch, tylko poruszanie się bieg. Jak daleko jesteś w stanie się poruszyć? Oczywiście. Dobra. Natychmiast. My dwóch dowódców. Jeżeli to jest człowiek, to mu go ognia. Na to, że był to człowiek. Tak jest. Chyba nie masz czasu wystarczająco, żeby zmienić broń. Nie. Trudno. Dobra.
Tak, się nabufują. Dobrze. Ty podejdź tutaj, potem wejdziesz w stan niedźwiedzia. Podejdź tutaj, proszę cię. Co jest z tym trudnego? Tak jest. Okej. Ma średnie rany już przy 14 obrażeniach. Gość ewidentnie jest zbyt silny. Jak sobie życzysz. Ty. Już. Podejdź do niego. Tego nie lubię. Te podcinania swoje stosują. Oczywiście. Dobra, z tym dowódcą nie ma się co cackać, zaraz go ktoś ogarnie. Tak jest! Krytyk za 40, ładnie. Przykład ty, Elmo. Dobra. Głupie podcięcia. Mhm. Dobra. Może chociaż poruszyć się? Tak jest. Tak, super. Prawie całe HP jedno głupie podcięcie zdjęło. Ruszam. Dobra, zobaczmy co my tutaj mamy natomiast. Tak jest. Ty jednak się wycofaj, zaraz się na ciebie rzucą. Dobra, skorp, do dzieła. Nie? Tak ukradkowy, bo skarb jest po drugiej stronie. Dobrze. Tak jest. Dobra. A, ty tutaj poczekaj. Dobrze. No dobra. Myślałem, że tu będzie coś poważniejszego. Poza jednym głupim podcięciem nic się tu jak właściwie rozkażesz? Nie wydarzyło. Dobrze. Co my tu mamy? I świecidełek. Chyba znowu pierścień odporności na ogień. No i tak wszystkie poprzednie wyglądały. Magiczna mikstura przyda się tobie. Natychmiast! Natychmiast! Jakaś inna magiczna mikstura. Czarny skarabeusz. Nie mam pojęcia co to jest, ale dam Lavosowi. Jak rozkażesz. Jak rozkażesz. Super. Ruszam. Dwa PW. Tak jest. Dobrze. No i dobra, tyle. Tyle tutaj. O nie, znowu. Jak coś naprawdę strasznego się zacina za każdym razem, jak tamten przyjadę. Dobra, jeszcze szybko przeszukiwanie się. Nic nie znaleziono, okej. Dobra, tobie przydałoby się jednak jakieś leczonko lepsze. I sobie jeszcze jedną miksturkę. Dobra, możemy nawet poświęcić jakieś leczenie średnich tak ran. Jest. Tak lepiej. Dobra. Co my tutaj mamy? Już. Quasity. I duży żywiołak powietrza. I po prawej stronie duży żywiołak ognia. Dobra, mogę otwórz ogień. No tak, ma on odporność na obrażenia.
szczęścia spróbowały. Jest tu też gdzieś duży żywiołak wody, gdzieś się tu będzie poruszał. Czy ja coś mogę z tym zrobić? Te quasity, mógłbym na nie rzucać zaklęcia, ale to chyba niewiele da. Lawas, na razie poczekaj. Soul, zajmij się tymi quasitami. Ładnie. Dobra, Skorp, pokaż nam, co my tutaj mamy właściwie. Dobra, te żywiołaki mają dużo życia. To jest walka, na którą może się przydać przyspieszenie. Wszyscy chyba objęci. Light nie dostał ani ten. Okej, dobra, nieważne. Oczywiście. Elmo, ty miałeś odporność na ogień? Tak. To zajmij się tym żywiołakiem ognia. Tak, tylko trzeba zmienić broń. Ognisty miecz chyba nie najlepiej zadziała. Tutaj przyda nam się właśnie, co z piątego poziomu możemy mieć? Dużych żywiołaków, olbrzymi wąż dusiciel i niedźwiedź polarny. Przywołajmy coś, co tutaj zablokuje nam tego żywiołaka wody. Mam nadzieję, że się rzuci na żywiołaka wody. Zadaje jakieś obrażenia. Ciekawe. Co do ciebie, Lavos? Ogień na powietrze, domyślam się, że nie zadziała. Ale możesz jako tako tutaj podejść i używać swojej starej różdżki. Możesz rzucić partazyny. Jeszcze żywiołak ziemi przyłączył się do walki. Tego się nie spodziewałem. Wyjdziesz, to sprowokujesz atak. Dobra, dobij jego. Light. Ruszam. Da się zrobić. Tak jest. Tutaj chcemy. Tak i jest. Ognia. Oczywiście. Elmo. Topór bojowy plus jeden. I walcz. Dobra. Wilczek nawet zaatakował. Ostatnio miały te przywołane stwory trochę problemów z atakowaniem. Co z tobą chcemy zrobić? Podejdź tutaj i zamienisz się w zwierzęcą postać niedźwiedź brunatny. Dobrze. Dobra, ty jesteś w stanie ubić tego żywiołaka? Jesteś w stanie. Dobra. Żywiołak ziemi. Spróbujmy, jak mu magiczne pociski będą wchodzić, bo domyślam się, że obrażenia fizyczne może mieć jakąś odporność. Te magiczne pociski weszły całkiem nieźle. Dobra. Tak jest. Ops. 32 punkty obrażenia? Serio? Mocne są te żywiołaki. Dobra, Skorp. Dobra.
się zrobić. Light ognia. Funrock, nic nie rób. Elmo, dobra, atakuj. Dobra. Ładnie. Jak sobie życzysz. Dobrze. Zdejmijmy tego żywiołaka ziemi. On na razie nam stanowi największy problem. Tak, rzeczywiście posiada odporność. Dobra, magiczna różdżka. Mam nadzieję, że go zdąży wykończyć. Nie zdążyła. Nie dała jak rady. Rozkażesz. Dobra, ty się rzucasz na Elmo. Ekstra. Już. I dobra. Soul trochę oberwał. Oczywiście. 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 Funrock, czy kiedyś już ci mówiłem, że jesteś beznadziejny w swojej robocie? Oczywiście. 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 Momencik, dlaczego ci się to nie udaje? ST29. Dobra, możemy cię zainspirować. Dobrze. Oczywiście. Dalej ci się nie udało, dlaczego? Oczywiście. Z jakiejś powody nie bierzesz 20 przy tym, tylko rzucasz ten. Dobra, co musisz wyrzucić, żeby ST29? Osiemnaście. Dobra, trudno. Ktoś to będzie musiał zgarnąć. Powiedzmy ty, Mogox. Natychmiast. Nie jesteś w stanie to zgarnąć. Oczywiście. Już? Dało się tym razem? Nie, chyba tym razem po prostu Mogox już aktywował. Kolejny krok. A unieszkodliwianie tych urządzeń jednak coś dziwnie działa. Dobra, tylko kasa tutaj. Dobra. Musimy się znowu podleczyć. Natychmiast. Tak jest? Chyba nie do końca robi wszystko dobrze, skoro tak sporo jest? Obrażeń co walkę odnosimy. Że powinienem więcej czarów, jak korowa skóra rzucać, czy coś takiego. W każdym razie tutaj wszystko. Dobra, wracamy do korytarza. Skorpa cały czas trzymam na stanie poranienia, bo nadal wierzę, że on prędzej czy później nas się odwróci do nas plecami. I dobrze wtedy, żeby nie miał, nie był w pełni zdrowy.
Zbierzmy się wszyscy. To wygląda na poważne pomieszczenie. Dowódca oddziałów świątynnych. Okej, tam jest jakiś najwyższy kapłan. Dobra. Weź swój miecz. Dobra. Co z tym kapłanem chcemy zrobić? Za chwilę się zastanowimy. Możemy spróbować go widmowo zabić. Tak jest. Spróbujmy. Siła woli się udała. Dobra, to była strata czasu w takim razie. Dobra, a co powiesz na śliskość? To też nie, chociaż to było całkiem sporą szansę powodzenia miało. Dobra, przynajmniej inni się podcinają. Dobrze. Dobra, już. Jednak podcięcie się udało. Zobaczcie, jaki straszny, straszny, wielki, zły. Uch, wywrócił się o skórkę od banana. Klasyczny trik. Dobra. Ognia. To jakieś olbrzyma wzgórzowego. Jakiś czarodziej nawet. Dobra. Nie chcę tego więcej widzieć. Dobra. Cokolwiek tam jeszcze jest, ma zostać w miejscu. Elmo? Ognia? Dobra. Unrok. Prawie jesteś w stanie coś zrobić. Ale trochę cię wycofam na wszelki wypadek. Dobra, skoro wszystko jest już zatrzymane w miejscu, to użyjmy... Możemy użyć zabójczej chmury. Cokolwiek spróbuję podejść, będzie miało problemy. Okej, dobra. Tu się zdecydowanie przyda przyspieszenie. Dobra. Ty. Ognia. O, kapłan się w końcu wstał. Dobra, on rzucił unieruchomienie osoby, ale Elmo udało się odeprzeć. Dobra, musimy to mieć na uwadze. Raz korb, zajmij się tym Orklinem. Też się jakiś czarodziej uruchomił. Ładnie. Orklin, okej, to ktoś do nas strzela, dobra. Ten najwyższy kapłan, nie wiem, czy coś z nim chcemy zrobić. Może otwórz ogień.
KP28, to może być trudne go trafić. Dobra, im się w końcu nie udają rzuty obronne, więc ta zabójcza chmura będzie ich wciągać. Tymczasem ty, Elmo, do dzieła. Unrock, stój sobie tam. Dobra, lodowa nawałnica. A to nie zadało zbyt dużo obrażeń. Czyli musieli się skupić na tym kapłanie. Dobra. Nieruchomienie osoby może być ciężko. Dobra, po prostu otwórz ogień. Dobra, ty może się troszkę wycofaj. Tak, nic nie przywołamy niestety, źle to przemyślałem. Możemy rzucić na kogoś korową skórę, na przykład na ciebie. Dobra, on się znowu wywrócił? Nie wiem w sumie. Dobra, chyba ta zabójcza chmura nie powinna tobie szkodzić. A nawet gdyby możesz tutaj atakować Etina z bezpiecznej odległości. Nie jestem pewien. Dobra, zajmij się tym olbrzymem wzgórzowym w takim razie. Ettinem już się zajmą inni ludzie. Elmo, też możesz jego atakować. Dobra, nie wiem co zraniło tak bardzo Elmo, a może jeszcze tam. Lodowa nawałnica jeszcze działa, okej. Okay. Dobra, w każdym razie, kula ognia. Dobra, jakieś obrażenia zadało. Nie wiem, kogo atakujesz, Sola, ale to nie najlepiej ci wychodzi. Dobra, spróbuj ubić tego olbrzyma, byłoby fajnie. Dobra, teraz przydałoby się coś przywołać. Jak sobie życzysz? Na przykład gdzieś tam daleko. Cokolwiek tam będzie, mam nadzieję, że wilk się tym zajmie. Jak rozkażesz. Okej. Dobra, może anulujmy to plątanie. Z boską wolą. Najwyższy kapłan chyba się również zmniejszył przez to, nie wiem czy powinien. Dobra, nie wiem co tam się dzieje. Dobra, Elmo. Może użyj pełnej obrony.
chcę poczekać, aż ktoś cię będzie w stanie uzdrowić. Oczywiście. Dobra. Oczywiście. No ładnie. Dobrze. O nie. Czar rozproszony. Nie wiedziałem. Nigdy nie wiadomo, kiedy, gdzie oni staną, żeby rzucić to zaklęcie. To jest poważny problem. Wzywam cię, pradawny, w chwili próby. Ajuzie, wzywam cię, abyś rozprawił się z tymi niewiernymi. Ajuzie. Twój Bóg cię nie ocali. A tak, to ten kapłan. Dobra, to jest ten Ajus. Coś tu się wydarzyło, czego nie rozumiem. Dobrze. To jest coś, na co będziemy musieli uważać. Dobra, co na tyle, jeżeli chodzi o kapłana. Ty... Nie wiem, dlaczego nie masz punktów ruchu, ale okej. Okay. Dobra, fajnie, że tam wilk się kimś zajmuje. Zdejmijmy tego ogra, czy olbrzyma. Dobra, nie wiem, co tam się dzieje. Jakieś ettiny walczą z jakimiś żywiołakami. Nie wiem, czy to się coś nie zbagowało, czy nie walczył między sobą. Oczywiście. Ora, kiedy ten Ajus się rusza w ogóle? Za chwilę. Aha. Dobra. Leczenie poważnych ran na Elmo. Dobra, z jakiegoś powodu nie. Dobra, nie wiem, jak z tym sobie mamy poradzić. Dobra, tak, czarowanie, magia defensywna. I teraz możesz uleczyć Elmo. Dobra, dalej nie mam pojęcia, co tam się na górze dzieje, ale wolę tam nie zaglądać. Z boską wolą. KP 35, ok. Tak jest. O, no sradny wilk nawet kogoś trafia. Serio, żywiołaki nawalają się z czarodziejem. Dobra, więc... Oczywiście. Nie wiem, próbujmy nawalać tego Ajuza. I próbujmy się leczyć. Dobra. No przynajmniej naturalne dwudziestki będą nas trafiać. Będą trafiać. Jak rozkażesz. O, właśnie. Da się zrobić. Dalej masz magia w defensywnie, tak. Tak jest.
Dobrze. A, zeszło nam... Zeszło nam... Zeszło nam błogosław... Znaczy magia, znaczy ten... Co mam na myśli? Piosenka Barda. Zaraz to spróbujemy zrobić. Magia w defensywie, rzuć większy magiczny kieł na siebie. Super. Odporność na zaklęcie 25, to znaczy, że raczej cokolwiek rzucisz na niego, to jak chyba raczej życzysz? Nie zadziała, zobaczmy. Natychmiast. Dokładnie. Oczywiście. Dobra, no nie wiem, nawalajmy na niego. Okej. Skorp nie żyje. Tak permanentnie. Ruszam. O nie, nie to chciałem zrobić. Myślałem, że to jesteś tam. Okej, okay, monstrualny wilk ma problemy. Jak sobie życzysz? Tutaj mamy jeszcze większe problemy. Jak sobie życzysz? Dobra, co możesz im tam zasadzić? Śmierdzącą chmurę życzysz? Możesz im tam zasadzić. Że to coś zadziała, nie wiem. Żywiołaki powietrze nadal się nawalają ze sobą. Oczywiście. Dobra. A już. O, Cuthbert. Święty Cuthbert. Właśnie, chyba o to tak trzeba było zrobić. Trzeba było przetrwać to i tyle. Święty Cuthbert ordziany, czczącą zbroję, jego rozwiane białe włosy przykrywają zgnieciony kapelusz. Ajus! Cuthbert! Zostaw te śmiertelne istoty, dziecię złego. Mamy rachunki do wyrównania. Nie mieszaj się do mych spraw. Cuthbercie. Nasze sprawy nie są przeznaczone dla uszu śmiertelników. To prawda. Zanim jednak odejdę... Ius wykonuje dziwny gest, po którym z jego ręki wydobyła się fala mroku, wzmacniająca zło każdej dotkniętej przez nią duszy. Święty Cuthbert wykonuje podobny ruch, rozsyłając po komnacie światłość zwiększającą dobro wszystkim w niej znajdujących. Zwiększając dobro wszystkich w niej znajdujących. Słychać uderzenie gromów i Ajus, Święty Cuthbert znikają. Okej, okay, dobra, super, przynajmniej Skrop przeżył to. Oznacza, że... Okej. Okay. Oczywiście. Znaczy, że kapłan żyje z powrotem. Że musimy go z powrotem zabić. No to, że tak. Do usług. Okej, okay, wskrzesili też nam wilka, fajnie. Okej. Okay.
co do ich, co do kuli ognia z powrotem, niestety nic nie widzimy. Nie wiemy, skąd ona przyszła. Natychmiast. Wróćmy jeszcze raz kwasowo strzałem elfa, ostatnio całkiem źle to działało. Dobra. Muzyka barda, przepływ odwagi. Właśnie, czy teraz przypływ odwagi daje już plus 2? Nie wiem, będziemy musieli chyba zobaczyć podczas jakiegoś ataku. Natychmiast. Bra, Elmo. Rzuć się na tego kapłana. Dobra, tutaj widzimy tego Ettina. Chcą się bawić jeszcze przez jakiś czas tym. Dobra, ty też rzuć się na kapłana. Na razie największe zagrożenie stanowi. Ty też. Bo ty nie jesteś w stanie nikogo zaatakować. Ale możemy użyć kolejną dywersję. Natychmiast. Głupia istoto. Cała świątynia została postawiona na nogi. Drży jej, gdyż ogrom jej potęgi za chwilę cię zmiażdży. Drżę tylko w obliczu czegoś, czego nie umiem zabić. Ja nie wiem, dlaczego postanowił przerwać walkę tylko po to, żeby to powiedzieć, ale okej. Oczywiście. Elmo, spróbuj go podciąć. Zazwyczaj całkiem nieźle działa. Dobra. Okej. Natychmiast. Mugo, ty chyba powinieneś nawet... Mugo, czekaj, dlaczego nie trafiasz? Plus 18 łącznie, krytyczne pudło, okej. Dwa razy krytyczne pudła. Nie fajnie, Mugo, nie fajnie. On dalej ma te swoje KP 29. Dobra. Krzy magiczny kieł dalej działa, więc nadal masz plus 17. Co ruszaj do dzieła. Okej. Trzeba znaleźć tego czarodzieja, który to robi. O, już ten brat płomienia się zajął tym czarodziejem. Dobra. Już. Skorp. Już. Okej. Okay. Już. Jest jeden czarodziej, tam jest jeszcze jakiś jeszcze inny. Ma odporność na zaklęcia. Dobra, więc... Lavos niech pomoże w takim razie może z rzeczami, które nie mają odporności na zaklęcia. Na przykład ten Hedrak. Natychmiast. Tak, całkiem niezłe obrażenia zadają zmaksymalizowane magiczne pociski. Tutaj chyba nic więcej już nie mamy. Orklin Zakonu. Z jakiegoś powodu jest chyba po naszej stronie. Dobra, chcę ryzykować, że... Zastanawiam się. Chyba nie, chyba wykończymy go na dystans. Dobra. Reszta ludzi niech obejdzie tą chmurę. Dobra. Tak, Mugo powinien go wykończyć na dystans, jeżeli nie będzie wyrzucał jedynek tylko. On i tak nic nie poczaruje sobie.
Dobra, możesz, jak daleko możesz pobiegnąć? Dobra. Musimy się skupić na tamtym czarodzieju. Dobra, dezaktywuj postać zwierzęcą. Jak sobie życzysz. A, ty masz agonię. Light, nie zauważyłem. Dobra, podejdź do Lighta w takim razie. Dobra, czyli dobrze, że nie trafiło w Lighta, bo by tego nie przeżył. Dobra. Jesteś w stanie dziabnąć tego czarodzieja? Przydałoby się. Co tu jeszcze mamy? Kula ognia, głęboki sen. Zajmij się w końcu tym kapłanem, aby w końcu już nie wstał. Dobra. Oczywiście. Dobra, jesteś w stanie go zaszarżować? Dobra. Świetnie. Co do ciebie? Dobrze. Ogień? Okej, to bardzo dobrze działa. Zajmij się tym czarodziejem. Ładnie. Ty natomiast... Dobrze. Ocal Lighta. A dalej chyba sam się połata. Dobra. Nawalamy. Okej, gość jest ukryty, dlatego ciężko na niego trafić. Dobra, ich na razie nie ruszajmy, bo wygląda na to, że nam pomagają. Tak jest. Podejdź tutaj, Lavos. Za chwilę chyba coś ciekawszego zrobisz. Okej, gro. Mam nadzieję, że się nie zawiesiłaś. Dobra, żyjemy. Już myślałem, że straciliśmy tę walkę. Wygląda na to, że żyjemy jeszcze. Oczywiście. Elmo. Do dzieła. Dobra. Z boską wolą. Dobra, czarodziej coś już oberwał, ale jeszcze nie do końca. Podbiegnij gdzieś tutaj, na ile jesteś w stanie. Natychmiast. Dobra, brat płomienia, jesteś w stanie zaatakować? Nie. Już. Dobra. Ty nie masz żadnego rozproszenia zaklęć, chyba nie. Nie wiem. Wal do nich. Też ich będziemy musieli prędzej czy później musieli zabić. Dobra, rozproszenie zaklęć, niestety już nie masz. Możesz spróbować go podciąć.
Dobrze. Było śmieszne, jeżeli jednego z finałowych bossów też da się po prostu podciąć. Znaczy, Hadrek już dał się podciąć. Dobrze. Jeżeli tego gościa też nam się uda podciąć, to będzie sukces. Light traci zaklęcie z powodu niedawanego... Okej, zapomniałem wyłączyć obronne czarowanie, no cóż. Oczywiście. Elmo, do dzieła. Dobra. Mugo, do dzieła. Soul, do dzieła. Ty, Anti, napij się czegoś. No, w sumie tak możesz jest. Podejść. Będziesz go walczył wręcz? Odważny czarodziej. Dobra. Tyle tego. Oczywiście. Oni nadal są chorzy. Tak jest. Dobra, otwórzmy do nich ogień. Chciałbym, żeby okazało się, że któryś z nich zaatakuje Lighta. Dobra. Dobrze. Kiedyś ta chmura chyba skończy się działać. Skończy działać. Ała. Ruszam. Wy... Nie wiem. Ty możesz wejść do tej chmury. Natychmiast. Czy oni walczą ze sobą? Nie jestem pewien. Dobrze. Szarża. Dobra. Dobra. Pogarniane. Że nie była to najczystsza walka, ale też nie wiedziałem do końca, czego się spodziewać. Tylko 570 sztuk doświadczenia? Zdaje się, że coś to nas tutaj okradło. Nie wiem, czy... Może w międzyczasie też dostawaliśmy, tylko nie zauważyłem. W międzyczasie ta walka kilka razy się przerywała. Dobra, tylko szybko, tak. Czarodziej. Dobrze. Halo, mogę go... Mogę go, czarodziej? Ruszam. Dużo potek. Magiczne karwasze. Szaty jakieś. Jakiś klucz, skarabeusz, kolejne magiczne karwasze, magiczna różdżka i trochę więcej rzeczy i magiczny pierścień. O, ktoś był nieźle odwalony. Dobra, i jeszcze druga ciekawa rzecz, co Hadrak miał. Dobrze. Magiczny młot bojowy. 1K12. To już wygląda ciekawie. Ciężki hełm, miał jakieś zwoje, magiczna tarcza, KP plus 5. Nieźle. Dwa magiczne pierścienie. Magiczna pełna zbroja płytowa plus 11 i klucz. Dobra. Wiecie co? Trochę zajmie to ogarnianie tego chłamu. Tak, to był arcykapłan świątyni, ale to jeszcze nie wszystko. Musimy jeszcze wrócić tam na tron na zerowym poziomie i coś tam też będzie do zrobienia. Dokładnie nie wiem co. Ale zobaczymy. Tutaj będziemy mieli jeszcze
4 dodatkowe ścieżki do podświątyń, w których będziemy mogli ładować tą świętą złotą kulę śmierci. I cóż, i to ma nam pomóc w tym ostatecznym starciu pod tronem, cokolwiek tam ma się wydarzyć. Nie wiem, zobaczymy. Na razie mogło być lepiej. Nasza drużyna jednak nie jest aż tak mocna, jak mi się zdawało, więc to starcie mogło lepiej pójść, ale przeżyliśmy. To się liczy. Więc tak, dziękuję wszystkim za uwagę. No i do usłyszenia. Cześć.